W tym poradniku zademonstruję, jak wykonać takie niewielkie pompony. Jedyne, co będziemy potrzebowali do ich wykonania, to widelec oraz włóczka w dowolnym kolorze. Przed przystąpieniem do wykonania docelowego pomponika, z początku kłębka odcinam około 10 cm nitki, po czym odkładam na bok, bowiem będzie on nam potrzebny w późniejszym czasie. Przystępujemy teraz do nawinięcia włóczki na nasz widelec. W przypadku grubszej włóczki musimy nawinąć włóczkę około 30 razy, natomiast jeżeli dysponujemy cieńszą włóczką, nawijamy ją po około 40 razy. Luźny koniec nitki przekładam przez pierwszy ząb, tak żeby się trzymała na widelcu. Następnie nawijam określoną liczbę razy wokół widelca. Kiedy mamy już nawiniętą odpowiednią liczbę rzędów na naszym widelcu, odcinamy nitkę idącą do kłębka. Teraz będziemy potrzebowali kawałka, który odcinaliśmy na samym początku. Przy jego pomocy będziemy związywać ze sobą wszystkie tutaj te nitki w jedną całość. Między zębami widelca przekładam nitkę. Następnie oplatam wokół wszystkich zwojów. Dla ułatwienia możemy teraz oprzeć widelec na stole i delikatnie związujemy ze sobą dwa końce nitki. Nie zaciskamy jakoś szczególnie mocno, po czym zsuwamy z widelca. Jak już mamy zdjęte wszystkie zwoje, dopiero teraz przystępujemy do mocnego zaciśnięcia nitki, po czym obracamy całe zawiniątko i z drugiej strony zawiązujemy jeszcze jeden supeł. Dzięki temu wszystkie nasze nitki będą trzymały się razem. Końcówkę oraz początek odcinamy mniej więcej na taką samą długość, jaka jest tutaj średnica naszej kulki. Jeżeli chodzi o te luźne nitki, którymi związywaliśmy nasz pomponik, możemy je albo odciąć na taką samą długość, lub zostawić, co ułatwi późniejsze przymocowanie pompona. Kolejnym krokiem będzie teraz rozcięcie wszystkich pętelek, czyli przy pomocy nożyczek wkuwamy się gdzieś pod luźniejszą pętelkę i wszystkie po kolei rozcinamy. Kiedy już upewnimy się, że wszystkie pętelki zostały rozcięte, musimy zająć się uformułowaniem naszego pompona w kulkę. W tym celu wkładamy pompon pomiędzy dwie dłonie, a następnie przy pomocy kolistych ruchów nadajemy mu odpowiedni kształt. Po kilku chwilach nasz pompon zaczyna przypominać pomału wyrób końcowy. Nadal możemy jednak zaobserwować pojedyncze, odstające nitki. Musimy je więc poprzycinać, aby cały pompon był jednakowej średnicy. Kiedy cały pompon zostanie już uregulowany, pozostaje nam ostateczne ułożenie odpowiedniego kształtu oraz zdjęcie pozostałych ścinków nitek. Tak prezentuje się gotowy pompon. Jeżeli chcemy wykonać jednak jeszcze mniejszy pompon, możemy albo bardziej przyciąć ten wykonany, lub zastosować mniejszy widelczyk, na przykład taki do ciasta. Przy zastosowaniu mniejszego widelca, mniejszy pompon w porównaniu z większym prezentuje się w taki sposób.